ostatnio, gdy miałam przyjemność z Tobą rozmawiać, zadałam Ci pytanie dotyczące pana Edwarda Miszczaka. Dzisiaj chciałam zapytać Cię o te zmiany w programie Dzień Dobry TVN, bo nie ukrywam, że myślę, iż dla wszystkich były one dość dużym szokiem. Myślę, że żokiem nie. Ja wyznaję taką zasadę, że po prostu bez zmian nie ma zmian. Program się rozwija, idziemy do przodu, troszkę zmieniamy formułę, odświeżamy, to jest coś zupełnie normalnego. Czasami po prostu odświeżamy szafę, co sezon zmieniamy garderobę i tak też działają programy telewizyjne. Po prostu pewnego rodzaju odświeżenie i zmiany, tak to widzę. A jak Ty je oceniasz z perspektywy nie tylko osoby, która pracuje w telewizji TVN, ale także z perspektywy widza? No nie mogę powiedzieć jeszcze, jak oceniam te zmiany, bo one jeszcze tak naprawdę nie weszły w życie. Żeby zobaczyć, jak to wszystko się zmieniło, potrzeba nowego sezonu, startu nowego sezonu Dzień Dobry TVN. No i wtedy będziemy mogli oceniać. Na razie patrzę na to z ciekawością, zainteresowaniem. Nie ukrywam, że mam urlop. Dzisiaj to jest wyjątek, kiedy pojawiam się tak półsłużbowo, półprywatnie, bo chcę zobaczyć film i zaraz zmykam nad morze. Czy Wy w ogóle byliście zaskoczeni, gdy ta informacja, nie wiem, czy na przykład dostaliście ją wcześniej, czy dowiedziałeś się z mediów, że już chwilowo nie zobaczysz w programie Dzień Dobry TVN swoich redakcyjnych kolegów? Z mediów się nie dowiedziałem. Nie mogę powiedzieć, żebyśmy wiedzieli dużo wcześniej. Dowiedzieliśmy się w momencie, kiedy ta informacja się pojawiła. Także otrzymaliśmy odpowiedniego maila. My jakby nie traktujemy tego histerycznie. To są po prostu zmiany. Na te zmiany musimy być przygotowani. Tak jak mówię, w każdym miejscu, w każdym momencie, w każdej redakcji następują zmiany, rotacje. I to jest część jakby redakcyjnego życia. Także ja nie patrzę na to z histerią, a wręcz z ciekawością. Kogoś będzie Ci w szczególny sposób brakować? Wiesz, my tworzymy bardzo fajny zespół. Przychodzą nowi, energetyczni, fajni ludzie, którzy wnoszą bardzo dużo do Dzień Dobry. My nie tracimy ze sobą kontaktu. To nie jest tak, że mi kogoś będzie brakować. My cały czas ze sobą mamy kontakt. Z tego, co wiem, różne osoby będą rozdysponowane w różnych miejscach. Także to nie jest tak, że tracimy kontakt i gdzieś coś się ucina. Czy to na przykład troszeczkę zachwiało Twoje poczucie bezpieczeństwa w pracy? Chociaż jak wiemy, no, w mediach wszystko jest bardzo płynne. Nie znasz dnia ani godziny, ale mojego poczucia bezpieczeństwa nie zachwiało. Ja robię swoje, staram się robić swoje jak najlepiej, na jak najwyższym poziomie. No i myślę, że to jest jedyne, co można zrobić. Tak jak mówię, bez zmian nie ma zmian, na pewne zmiany nie mamy wpływu. No właśnie, nic nie zmieniamy, jest dobrze. Niech tak będzie, nic nie zmieniamy, jest dobrze. Więc nie, ja się czuję dobrze, odpoczywam, zbieram siły do nowego sezonu.